1950 roku nazywał się wtedy Kraków. Wtedy nazywał się, proszę, ta północ. I to jest linia, która prowadzi od Krakowa Batowic do Podłęża. Jest to trasa. Modernizacją linii średnicowej na węźle krakowskim. Teraz jesteśmy na tej stacji. Niestety uciekł mi pociąg przed chwilą. Teraz może jakiś towar przejedzie albo coś, no zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Ale jest to przystanek osobowy, więc tutaj nie będzie cudów. Chyba żeby przejechał jakiś Intercity, który jedzie tą okrężną drogą. Przystanek osobowy Kraków Ubocza reaktywowano w 2020 roku. Deszcz, także no, nie jest to pogoda sprzyjająca do kręcenia, ale tu wam chcę pokazać nie tylko Kraków Główny i Kraków Płaszów, bo to już może bokami wyjść, ale inne krakowskie stacje i przystanki osobowe, które są na tym węźle kolejowym, którym jest Kraków między innymi. Czekamy, może coś przyjedzie, a może nie, i wtedy zobaczymy. No i jak to się mówi, mówisz i masz, coś tam jedzie. Pamiętam nieco. No, dosyć szybko się zbliża. No to był chyba Dragon. Niestety numeru nie zdążyłem odczytać. I coś jedzie teraz. Kolejny pociąg. Chyba jedzie siódemka z tego, co widzę. Tak. Pytanie tylko, jaki to jest pociąg. Długaśny dosyć. Intercity Matejko, Przemyśl Główny, Szczecin Główny.